Zachęcamy do subskrybowania kanału c oraz do odwiedzenia księgarni Capital Book. Linki znajdą Państwo w opisie. Serdecznie zapraszamy. Dzieje Polski. Felix Koneczny. Państwo społeczeństwu narzucone. Część pierwsza. Początki polskiego narodu gubią się w zamieszłej przeszłości. Ślady ludzkiego zamieszkania na ziemiach polskich mamy od czterech tysięcy lat. Starożytne cmentarzyska, mieszkania jaskiniowe, albo też wznoszone na palach, wbijanych w bagna. Rozmaite naczynia, znajdywane głęboko pod ziemią, świadczą o zaludnieniu. Ale jaka była ta pierwotna ludność? Skąd się wzięła i gdzie się potem podziała? O tym nic pewnego powiedzieć nie można. Prawdopodobnie nie można nawet uważać ich za naszych przodków. Raczej przypuścić należy, że należeli do zgoła innego szczepu. My należymy do Aryjczyków. Jest to odłam rasy białej, zamieszkujący prócz Europy także znaczną część Azji. Aryjczycy podzielili się na cztery szczepy: greko-italski, celtycki, germański i słowiański. Szczep każdy dzieli się na narody. Greko-italski szczep osiadł nad brzegami Morza Śródziemnego i tam, wśród łagodnego klimatu, korzystając z obfitych darów przyrody. Zniósł się do wysokiego stopnia cywilizacji, podczas gdy Aryjczycy północnej Europy wśród twardszych warunków staczali dopiero pierwsze zapasy z przyrodą. Najpotężniejszy spośród narodów tego szczepu utworzył państwo rozciągające się w trzech częściach świata w Europie, Azji i Afryce. Było to światowładne cesarstwo rzymskie. Obejmowało rozmaite ludy, które przejmowały od zwycięzców rzymską cywilizację. W ten sposób, przez zmieszanie się szczepu celtyckiego i germańskiego z Rzymianami, powstały narody, które od imienia Rzymu romańskimi zowiemy: Francuzi, Włosi, Hiszpanie i Wołosi czyli Rumunii. Na miejscu dawnych Rzymian wytworzył się nowy szczep romański. My należymy do szczepu słowiańskiego, z którego powstało dziewięć narodów. Bułgarzy, Serbowie, Chorwaci, czyli Kroaci, Słoweńcy, Czesi, Polacy, Rosjanie, Słowacy, Łużyczanie. Nie istniały te narody wcale od samego początku. Wytworzyły się dopiero w toku dziejów. Na przykładzie własnego narodu polskiego poznamy, w jaki mniej więcej sposób wytwarzały się narody. Uwzględnimy też przy sposobności przykłady tworzenia się narodów sąsiednich. Ziemię dawnej Polski. Były niegdyś, za prastarych czasów, po większej części zupełnie puste, niezamieszkałe. O ile nauka te sprawy zbadać zdołała, wiemy na pewno zaledwie o czterech prastarych gniazdach słowiańskiego zaludnienia koło Krakowa pomiędzy wsiami ojcowem a Mnikowem około jezior Lednicy i Gopła w Wielkopolsce przy ujściu Wisły i nad Wisłą powyżej Warszawy. Z tych czterech gniazd powstała dzisiejsza gęsta ludność całej Polski. W miarę wzrostu ludności rozchodziło się osadnictwo na wszystkie strony na dalsze okolice a to wzdłuż biegów rzek, bo one były pierwotnie jedynymi drogami. Z czasem, Powstało na ziemiach późniejszego państwa polskiego pięć ludów. Pomorzanie, mieszkający nad Morzem Bałtyckim, Polanie w okolicach Gopła, Mazowszanie nad średnim biegiem Wisły, Wiślanie na południe od Mazowszan i Lachowie, pomiędzy Wisłą Sanem a górami Karpatami. Osadnictwa ich nie stykały się ze sobą bezpośrednio przez długie czasy. Oddzielone od siebie znacznymi przestrzeniami pustymi, które dopiero stopniowo i zwolna zapełniały się w miarę wzrostu ludności. Sposobów do życia dostarczało łowiectwo, bartnictwo leśne, rybołówstwo i hodowla bydła. Rolnictwem niewiele jeszcze się trudniono. Tamte zajęcia były łatwiejsze i pozostawiały więcej swobody, ale wymagały za to znacznych przestrzeni. Ta sama ilość ziemi, która wystarczy na wyżywienie pewnej ilości osób z rolnictwa, nie może wystarczyć, żeby je wyżywić z łowów lub pasterstwa. To też za owych dawnych czasów. Przeludnienie następowało o wiele szybciej niż dziś. Młodzież musiała więc ruszać dalej w świat, szukać sobie nowych siedzib. W ten sposób, posuwając się dalej na południe i na południowy wschód, polanie zajęli drugie tyle ziemi, a za ich osadnictwa powstały nowe ludy łęczycan, kujawian i ślężan. Mazowszanie posuwali się i w górę, i w dół wisły. Poczęli też zajmować przestrzenie pomiędzy Wisłą a Bugiem. Wiślanie, prąd ku źródłom Wisły i Warty, spotkali się niebawem ze Ślężanami na Śląsku. Lachowie dążyli ciągle ku wschodowi i zajęli rozległe obszary zwane następnie ziemią Grodów Czerwińskich. Pomorzanie niewielu osadników wysłali na południe w kierunku Mazowsza. Oni mieli przed sobą otwarte morze, które dostarczało im dostatecznego zarobku i pożywienia. U nich pojawiły się też najwcześniej zajęcia handlowe, a kraj ich stał się najbogatszym z całej północnej słowieńszczyzny. Zajmowanie coraz to nowszych obszarów nie mogło jednak trwać zbyt długo. Zabrakło wreszcie ziemi, której by żaden lud. Żadne jego pokolenie nie uważały za swoją, przeznaczoną na wyposażenie własnych tylko członków. Odkąd osadnictwa ludów polskich tak się do siebie zbliżyły, że już poczęły ze sobą sąsiadować, poczyna się też walka o ziemię, próby, czyby się sąsiadom części jakiej wydrzeć nie dało. Skutkiem tego odgrodził się też lud od ludu. A nawet pokolenie od pokolenia granicą sztuczną a obronną. W borach zrąbywano całymi milami drzewa i tworzono zasieki. Leżące na sobie drzewa obrastały trawami i krzewami, zamieniając się jakoby w mur gąszczu nieprzebytego. Gdzie szła jaka droga leśna, lub też w miejscach, którymi przez zasieki i przesieki przepływały rzeki, Robiono brony obwarowane grodziszczami. Każde plemię organizowało się na podstawie rodowej. Ród jest zawiązkiem pożycia społecznego. Władza ojcowska jest najstarszą władzą, a pierwotnie innej nawet nie znano, ani też nawet nie potrzebowano. Była ona nieograniczona, dopóki żył ojciec. Nie mogli synowie sami się rządzić, a także ich potomstwo podlegało władzy głowy rodu. Dorastająca młodzież, zajmując dla siebie ziemię w pobliżu, nie czyniła tego na swą osobną własność, lecz w imieniu głowy rodu i tylko na wspólną własność całego rodu, jeżeli okolica była dookoła pusta, a obfitująca w dary przyrody starczająca na utrzymanie nowych pokoleń. Na ten czas mogło powstać w sąsiedztwie bardzo wiele, choćby kilkaset rodzin, wywodzących się od tego samego przodka, a wszystkie tworząc jeden ród, pozostawały też pod władzą jednego naczelnika. Głowa rodu wyznaczała sama swego następcę, brata lub syna, i to niekoniecznie najstarszego lecz którego za najzdatniejszego uważał. Dopiero potrzeba obrony ziemi od napaści i zaboru sąsiedniego plemienia wytworzyła inną, nową władzę. Zasieków i broni trzeba było pilnować, stać przy nich na stróży i wyznaczać do tego kolejno ludzi. W razie walki trzeba było mieć zdatnego do niej przywódcę, i dać mu władzę również nieograniczoną, jak ojcowska, bo na wojnie karność i posłuszeństwo ślepe stanowią o powodzeniu. Wojenny taki naczelnik plemienia, to książę. Taki jest początek książęcej władzy. Bardzo dziękujemy za wysłuchanie fragmentu o wielości cywilizacji autorstwa Feliksa Konecznego. Dzieło mogą Państwo nabyć na stronie wydawnictwa capitalbook.pl. Imperium dobrych książek. Linki znajdą Państwo w opisie. Będziemy również wdzięczni za subskrypcję kanału CKultura.